Dzień dobry. Dzień dobry. Prezent dla pani. Udusimy tego człowieka. Pizza z kutra pierwszy raz. Pierwszy raz wrzuciłem pizzę z kutra. Będziemy jeść, nawet ale nie wiem jaka. Jeden z widzów nam kupił pizzę. Znaczy nie wiedzieliśmy, że nam kupił, dopóki pan z pizzy nie przyjechał tu pod adres, sąsiadów nie ma. Ostatecznie się dowiedział, że miało być dla nas. Tak, bo ja myślę, że to dla gości z Fisherii tutaj z boku i obdzwoniłem wszystkich i właścicieli i pukamy tutaj do gości. A on przyszedł jeszcze raz później, mówi, że to takiego pana, co robi bransoletki. Nie, to ta pani robi bransoletki, ja tylko sprzedaję. Ja zajmuję się sprzedażą, a Magdalena zajmuje się produkcją. No, ale jakby powiedział, że ta tej pani, co robi bransoletki, a mnie tam nigdy nie widać na zewnątrz, to tak, wiedział. No tak, więc było tak łatwiej. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Cieplutko, szalony człowieku. Ty wiesz, o kim mowa. Szalony człowieku, ty. Kolejny swojski prezent od widzów. Przywieźli nam specjalnie swoje wyhodowane pomidorki. Ale jakie one są duże. Że w tym roku im te pomidory tak obrodziły i są tak podobno strasznie pyszne. No. Strasznie pyszne. Ogóreczki, wszystko. No bardzo, bardzo wam dziękujemy. No. Szaleni ludzie. Będzie na kolację. Poznaliśmy się ile? 2 lata temu, tak? No jakoś tak mówili, że 2 lata temu byli. Także cały worek taki, ale to są ciężkie, duże ich pomidory. O, jakie tu są wielkie. No mega. Dzięki bardzo. Coś dobrego będzie na kolację. My lubimy takie rzeczy. No i zbieramy się do roboty, kolejny dzień, ale pokażę wam, a tu nasi widzowie, znajomi, cześć, pozdrawiamy. Pokażę wam, jak jest zawalony parking z samego rana, tak jeszcze nie było. Tutaj wszyscy stoją pod zakazem, tam było jeszcze więcej aut. Tu jest wszystko, wszystko zawalone. Tam jest po prostu dramat. Ile tu jest aut, tu też nasi widzowie, pozdrawiamy, bardzo mili państwo. Ale ogólnie to jest po prostu szok. A jest rano, rano. Fajne. Tutaj Madzia ma na sobie jeden z tych strojów od Gold Candy, które pokazywaliśmy ostatnio, jak rozpakowywaliśmy. Nie lubię zestawów nosić. Ale ten jest ładny, taki cielisty. Bardzo seksownie wygląda. No mega jest. Mama nie kupiła takiego. No ja bym ci kupił. Koloru. Ja bym ci kupił. Bo jednak zawsze celuję w kolorowo, ale fajnie. Ale pamiętasz, ile razy szukałem takiego koloru, nie? Podoba mi się. Zawsze ci się, no, zawsze ci pokazywałem, a Madzia nie była przekonana, a teraz, no. Teraz mi się podoba, no, ale pewnie jakbym sama kupowała. No i fajne, bo pasuje na Madzie i nie jest za duże, nie jest ten, jest prawie, że idealny na nim, nie? No, także jak kogoś interesuje takie coś, to tam na Allegro u nich nazywają się Gold Candy, tak? Dobrze mówię? No i można sobie wbić i kupić swojej kobiecie też. Jak się komuś podoba, nie? No jak się podoba. Bo to już nie szyje mamusia, no. Magdy tylko mówię. Ja lubię te rzeczy takie właśnie te leggingsowate, bo one są właśnie nie szyte, tylko one są jakby maszynowo tkane. No. Więc tam rzadko jest tak, żeby puścił jakieś nitki albo jakieś coś. No i ten materiał prążkowany jest tak. Super. I to jest na ogół ciepłe. No, będziemy pokazywać, jak Madzia się będzie ubierać w ich rzeczy, jak wyglądają. A wyglądają dobrze, bo ja już wszystkie widziałem.
i tak wygląda D-Day w Helu. Już nieraz pokazywaliśmy, ale za każdym razem co roku pokazujemy, no bo zobaczyć czołg w dzisiejszych czasach to tylko na wojnie. Także tak to wygląda. Której mamy nadzieję nie oglądać. No nie, nie. Albo w muzeum. No i tu. No i tu takie zabytkowe rzeczy, także pokazujemy wam jak to wygląda. Także to trwa tydzień czasu tutaj, nie? Tydzień od poniedziałku. W tym 6 dni, no to prawie tydzień. Dobra, mamy klientów. Coś dostaliśmy od widzów. Znowu do jedzenia. A nie wiem co, bo opakowanie nic mi nie mówi. Ładne jest opakowanie. A, burgerki. Prawdopodobnie z tej nowej burgerowni, co robi naszemu burgerowi konkurencja. Spróbujemy. Jeszcze cieplutkie. Tylko, że Marek zamiast jeść, to będzie tam stał i trzymał znowu parasol, bo znowu wieje. Widzicie, jak podwiewa. Niby jesteśmy zamocowani, ale i tak potrafi go podwieźć do góry. I tak to mniej więcej wygląda, że cała parada stanęła nam przed stoiskiem i wszystkie te militarne rzeczy stoją sobie tutaj u nas przed stoiskiem. Także mamy wesoło. Jak na nas to bardzo wcześnie wstaliśmy, jest 9. No. Czyli wstaliśmy o 8. Tak. W Helu nam się to nie zdarza, bo tutaj nam się źle śpi, więc nie możemy się wysłać. Wiele razy pokazywaliśmy już wam, że w Helu jest huśtawka na Helu. I ławka. I ławka. Ale wielu z was, mimo że tłumaczyliśmy, nie zakumało gdzie jest, więc przychodzicie na stoisko, pytacie gdzie to jest. Chcielibyśmy dzisiaj wam bardziej pokazać gdzie to jest, żebyście trafili, bo trafić jest w sumie łatwo. Jak zaznaczymy na mapce, to już w ogóle. My też dawno tam nie byliśmy, ostatnio po ciemku, ale to się nie liczy. No w nocy, no to byliśmy, o pierwszej nie. No bo my też nie mamy czasu kompletnie zwiedzać. A ławka na górze Szwedów, na którą chcemy pojechać, jest w ogóle tak daleko, że nie byliśmy tam od 4 lat. No ale biznesmeni stąd, Meleksy, wymyślili, żeby dowozić ludzi na ławkę tam na górę Szwedów i tak samo na huśtawkę. No i przez to, że dowożą wszędzie ludzi, po prostu jest dramat, zostawiają ludzie syf. Po prostu Janusze. Przyjeżdżają tam i po prostu robią taki Saigon syf. Ludzie, jeżeli chcecie zobaczyć te miejsca, jeżeli chcecie tam być, po prostu zabierajcie swoje syfy ze sobą. Bo to jest dramat. Ludzie z Helu, miasto potem usuwa huśtawki, usuwa wszystko, te atrakcje, dlatego, że po prostu brudasy zostawiają syf. I nie chcą dlatego takich atrakcji dzikich, bo to jest problem dla miasta, bo potem tego nikt nie posprząta. A mówię, Granusze, czyli Grażyny Janusze, mają wywalone na to. Nie no wiem. Sorry, że się czepiam, ale taka jest prawda. Gadaliśmy ostatnio z helskimi wyrobami i po prostu on mówił, no on jest helaninem, więc mówił jak jest, że ich to no po prostu miejscowy wkurza. Złości, ale to też nie ma co dziwić. Że turyści po prostu robią jeden wielki Saigon. Robią po prostu bydło, zostawiają te butelki, zostawiają wszystko. Jak się tam pójdzie w dzień, to jest dramat. My osobiście tego nie rozumiemy, bo jeśli przyniesiecie sobie przykładowo... Pełne. Ciężkie, pusto, a puste... To puste jest też lżejsze. Można łatwiej zabrać, nie? Dobra, jedziemy pokazać wam to, więc podłączę kamerę i całą trasę pokażemy, jak dojechać, jak podejść i w ogóle, i w ogóle.
to jest droga, która prowadzi do Kormorana, ale w połowie tej drogi auto sobie tutaj stają na poboczu i tu jest takie dojście jakby boczne po lewej stronie, bezpośrednio na zatokę. No i tam jest huśtawka z tabliczką I love you hell i takie tam, nie? Więc tam można sobie podejść. Kawałeczek to jest, no ile? 200 metrów, 300 metrów. Nogami na łatwiej. No. No i tutaj trzeba się przetransportować, bo tu są tory od wąskotarówki. Więc poczekaj, ja ci wezmę tą hulajkę, przeniosę zaraz. No i tak to wygląda, czyli wbijamy się tutaj w las i ten. No i kawałeczek dalej przejechaliśmy. No i zobaczcie. Janusza i Grażyny tutaj były. Nie obrażamy Grażyn i Januszy, tylko tak potocznie się mówi na wszystkich Brianów i takich tam. Jaki burdel zostawiają. To jest dramat. No i ktoś z miasta musi tu przyjechać posprzątać, a jeżeli nie zdąży tego posprzątać, to przyjdą dziki, rozpieprzą to wszystko wszędzie i będzie po całym lesie. Nie czepiam się nikogo, tylko po prostu dla mnie to jest nieporozumienie. A tu już mamy ładną, piękną plażę. A na plaży pewnie to samo będzie. Dlatego Helenie nie chcą tutaj turystów w tym miejscu. Miasto też nie chce tutaj turystów. Bo turyści, o, tam na drzewie oczywiście kolejna siatka wisi ze śmieciami. No dramat. No i tam widać ten piękny widok. Na środku, nie tam, o tam jest jedna huśtawka, a tutaj po lewej stronie na drzewie jest druga huśtawka, tylko nie wiem, czy będzie widać. Podejdziemy tam, Madziu, co? No. Także naszym zdaniem miejsce jest piękne tu nad zatoką, bo tu jest jak za granicą. I te drzewa są takie piękne, nie? No. Jest megaśnie. I tu kolejna huśtaweczka. Także warto wbić, ale sprzątać trzeba za sobą, bo po prostu miasto będzie likwidowało takie miejsce. Zobaczcie, była imprezka, buraki były, no dramat, a miejsce piękne. O, w oddali widać, nie wiem, Gdańsk, Gdynia, Sopot, widać tam wszystkie miasta. Nie wiem, czy będzie widać, na telefonie słabo chyta, bo to taki zoom, no ale jest, nie? Madziu się rozbiera, bo będziemy jakieś zdjęcia robić, jak to my. A tutaj przy okazji, o, fajnie ktoś zaznaczył Zatoka Wraków. Bo tu zaraz z boku po lewej stronie mamy dwa wraki statków ORP, coś tam, nie pamiętam jakich dokładnie. Ale są, warto je zobaczyć, póki jeszcze są, bo rdza jest, żera, woda zabiera. Także, co tam się dzieje? Modelko, ty moja? Oj, oj, oj. Także nam się tu bardzo podoba. Bo jest całkiem inaczej, oczywiście bez ludzi, nie? Znaczy ludzie nam nie przeszkadzają, tylko buractwo, które drze gęby, imprezy robi i syfi. Bo tak jak byliśmy tutaj o pierwszej w nocy, ludzie też sobie siedzieli spokojnie z psami. A, szkoda gadać. Idziemy na kolejną huśtawkę. No ale zobaczcie, pod każdym drzewem, wszędzie śmieci. Wszędzie, gdzie nie popatrzysz, pod każdym drzewem. No i tu fajne jest to, że przy tej jest taka fajna tablica. I love you hell. Nie zasłaniaj mi tyłkiem, bo chcę nagrać. No i jest tutaj takie coś. Tą tablicę mi chodziło, tak fajnie tutaj jest to skomponowane razem z ławką, znaczy z huśtawką. No i mega miejsce, bardzo klimatyczne, piękne, romantyczne. Niebieska woda, może niezbyt czysta, chociaż jest przezroczysta. Ale no, ludzie sobie chwalą to miejsce. Tutaj są piękne zachody słońca, bo słońce zawsze zachodzi tam, w Jastarni, w Juracie. I jak się podoba? Fajnie, nie? Fajnie, nie ma ludzi. No, ale bo dlatego, jest prawie po sezonie. Bo jest prawie po sezonie, no jesteśmy w rano, nie? Mega. Madzie już ubrane i tak jak mówię, hulajkami tu żeśmy dojechali bez problemu do tego miejsca, więc tu sobie z boku można zostawić na utwardzonej ziemi. Teraz jedziemy na Górę Szwedów i zobaczymy, czy dojedziemy. No jak dojedziemy, to wam pokażemy, jak tam jest. Pokażemy wam ławkę fajną też z I Love You Hell. Jedziemy. O ile jest dalej? No możliwe, że jest, bo patrzyłem na grupach, to ludzie dodają foty. To jest też fajne w Helu. Wszędzie są wrzosy. No borówki też, czyli jagody, czy jak tam kto woli, te czarne kulki. I wszędzie są wrzosy. Kiedyś Madzi robiłem sesję zdjęciową we wrzosach, pamiętasz? Jak żeśmy szli na plażę. Jedziemy? Dobra, jedziemy. No. No i tam
Tam o, mamy huśtawki, na których byliśmy. Nie wiem, czy to będzie widać, tam są ludzie i w ogóle. A tutaj z drugiej strony, czyli koło czyszczalni ścieków się wchodzi, można pójść w prawo na huśtawki, a w lewo można pójść na wraki. Wraki dwóch statków, które w 1939 podobno były zbombardowane przez Niemców, broniły Helu, ORP Wicher i Grom. Podejdę tam i spróbuję coś nagrać z niedużej wysokości, bo tu niedaleko jednostka jest i to też nie wolno tak do końca latać i w ogóle, i w ogóle. No i zrobię jakieś zdjęcia. Statków zostało niewiele, w sumie jeden jest tylko na brzegu wyciągnięty, a drugi tam zalany już umiera totalnie. Także to są ostatnie chwile, kiedy można jeszcze je zobaczyć. Bo to jest historia jednak mimo wszystko. Mówię, w 1939 one broniły tutaj Helu i w pierwszej jakby bitwie czy coś podobno tak czytałem, że udało się odeprzeć niemieckie statki, a potem przyleciały samoloty i zbombardowały nasze statki, które zaczęły się palić i w ogóle. Jak się popatrzy w goglach na zdjęcia tych statków, to one były wielkie, potężne. To podobno były jeden z największych statków wtedy do obrony naszego kraju z floty. Jest długi, ale tutaj został sam jakby, nie wiem jak to się mówi, kadłub. Także nie widać jego wielkości, chociaż widać długość. Jest potężny, ale na nim były te działa, to wszystko, te armatki, nie wiem jak to nazwać też, więc pewnie przejęzyczę się. Ale był potężny, ten i no oba. No ale nic z nich nie zostało. Taka agonia. Ciekawe jest to, że ściany na tym statku jak widać były z cegły. Nie wiem czy to była jakaś kotłownia czy co, ale widać cegły. Ale jazda. No jest potężny. Kurde. Nawet nie da się go tu ogarnąć, żeby go pokazać. Ale jest naprawdę wielki. No i mówię, drugi jest w wodzie tam, tam o. Umiera. Nie widać już nic. Kolejna ściana z cegieł, kolejna w środku ściana stalowa i cegły. Bu. Nie wiem co to było, że tak było. Tu się nie da zbytnio wejść, żeby pokazać. Ale kiedyś byliśmy tutaj 4 lata temu, to on był w lepszym stanie. No ale to wszystko, wszystko się niszczy. Po co te cegły? To może piece były? Najprawdopodobniej. Ale jak fajnie ta cegła układana. No mega. Never would have known it was me. Everything we felt that was true was a lie, couldn't see. We were on the high for a while before we came down like a wall. Everything was good for the time. Kingdoms rise, kingdoms fall. Ciężko po tych wybojach, nie? O Boże, ale mi nadgarstki. Niby są amortyzatory, a jednak czuję się każdą dziurkę. No i co, jedziemy w lewo, jedziemy dalej przez las na górę Szwedów. No i chcemy zobaczyć, czy jest ławeczka nasza I Love You Hell. Jedź, jedź kobieto. Dogonię cię. No i dojechaliśmy do pewnego miejsca, ale to jeszcze nie to. Bo jesteśmy dopiero tutaj. Bateria przeciwlotnicza, bateria, batalion, Jezu, a tu bateria. Ale to trzeba dojechać aż do latarni Amorska, Szwedzka Góra. No i na górze Szwedów właśnie jest ta ławka i ta wielka wieża taka. Także jedziemy jeszcze dalej. No droga się zrobiła niefajna, bo znowu jest betonowa i czuć te wyboje. Spotkaliśmy pana żołnierza, zapytaliśmy czy na pewno dobrze jedziemy, bo byliśmy tu raz w życiu, nie? No ale tak jakoś inaczej chyba dojechać. Nie, no ale następna tabliczka jest, szlak helskich fortyfikacji, no i strzałka pokazuje, że prosto, czyli tamta droga, więc jedziemy. Mówię, raz w życiu żeśmy tu byli. Spoko się tu jedzie, na rowerach na pewno by było lepiej i lżej tak, niż na hulajkach. Nie czyścimy, bo hulajnoga to jest masakra akurat na taką drogę. No, ale szybko się dojeżdża. No szybciej, o to chodzi. Przejdziesz sobie, no i jedziemy jakoś przez las, zostawimy tam gdzieś hulajki i pójdziemy na górę. No i tak wszyscy widzę tu zostawiają i rowery. Tylko wiem, że tu lubią kraść. Złodzieje po prostu przychodzą i mają lepsze rowery, nie? Jak ktoś tak sobie zostawia. Dobra, zakładamy alarmy, zakładamy blokady. Idziemy na górę. Kamerkę, żebym kamerki nie zapomniał. Kurde. Tak wygląda napuszona foczka. Z Helu. Idziemy.
No i tam widać w oddali tą wieżę na Górze Szwedów. Próbowaliśmy kiedyś się na nią wbić, ale tam jest z każdej strony zaspawane, więc ciężka sprawa. Idziemy na ławkę i nad morze. No i dotarliśmy. Jesteśmy na Górze Szwedów, to znaczy Góra Szwedów jest tu z boku koło tej latarni, tak jak pokazywałem przed chwilą. A tu jest nasza ulubiona ławeczka Hel. I love you, Hel. Fajnie, fajnie jest. Nie wiem, czy będzie słychać, bo oczywiście mikrofony zostawiliśmy w Fisherly. Zapominamy je zabierać. Idź Madziuś tam. Ale fajnie, tutaj ludzi jest mniej, bo tu ludziom się nie chce iść. Więc przy zatoce, w Helu, czy na głównej plaży jest pełno zawsze ludzi. A tutaj jest mniej, chociaż Maleksy też już tutaj dowożą ludzi. Czyż nie? Podobno, więc Syf też tutaj już dotarł razem z Grażynami, Januszami, czyli no. Granusze. Także Madzia upiększa to miejsce swoim widokiem. No a nie? Ja uważam, że tak. No, pięknie. I love you, Hel. I love you, Madzio. Super. Ale super miejscowa tu jest, naprawdę. Tak więc żegnamy się z tym miejscem. Żegnamy się z Helem, można tak powiedzieć, bo to już ostatnie podrygi nasze na Helu. Udało nam się w końcu wstać wcześniej. Dobra, lecimy, bo nam hulajki zwiną. Żartuję. I raczej by tego nie udźwignął, nie uniósł, a poza tym one będą wyły jak ściekłe. To idziemy. Do roboty. Tak więc 4 lata temu byliśmy w tym miejscu. No i po 4 latach wróciliśmy. Jesteśmy tu drugi raz. I nadal nas urzeka to miejsce, bo tutaj jest naprawdę mega klimatycznie. Tu gdzie by nie poszedł, to są te takie uliczki piaskowe. Dla ludzi, piaskowe. Którzy lubią przyrodę, to takie miejsca się nie znudzą chyba nigdy. No, jak to ktoś... Po prostu robią wrażenie. Jak ktoś lubi blokowisko Władysławowo, no to inna bajka, nie? No każdy lubi co innego. No dokładnie, no my szanujemy to, że ktoś może lubić tak, ale niech ludzie szanują też to, że my lubimy tak. Oj, no właśnie, a weź poruszaj swoją, zobaczymy jak będzie... No. I jakby ktoś się chciał dostać na Górę Szwedów, to łatwo tutaj. Tu jest nasz kamper, boisko, czyli ten parking duży. Tu jest kemping Camp Hel. I tutaj koło tych garaży jest prosta droga tędy. O, idzie się tędy cały czas prosto nad samo morze, albo w lewo. Później się skręca i wtedy się już jest na tej ławeczce na Górze Szwedów. Czyż nie? Tak. Popierasz? Potwierdzasz? Tak, prawdę mówi. No, także... Tutaj Gienki mieszkały w tym bloku. Pozdrawiamy. I to jest główna ulica. Ulica jaka to jest? Zapomniałem. Sztajera. No i stąd przy garażach można sobie przejść i iść. Iść no kilka kilometrów. No jest, 4,5 kilometra. Jakby ktoś chciał. Ale ludzie widzę idą bezproblemowo. Widziałeś ile tam ludzi szło. Dobra, jedziemy do roboty. Szybka zmiana stylowy. Idziemy do roboty. Tylko został strój sesyjny na Madzio. Ja też się przebrałem. No to byłoby ciepłe. No to będzie na popołudnie. No ale wieczorem będzie już zimno. Także zaczynamy nowy dzionek. Kto by pomyślał, że tyle zrobimy kilometrów. Ile? Właśnie nie. No wiesz, pojechaliśmy w jedną stronę, w drugą stronę, to masz 4,5, 9, 10 tam, później tam. Gdzieś 15 spokojnie, nie? Tak na szybko.